Zaczynaliśmy jako startup. Dzisiaj w Polsce, we Wrocławiu, posiadamy pełni funkcjonalną fabrykę ogniw poroskitowych. Na Expo 2020 w Dubaju prezentujemy nasze produkty oraz to, jak działa ogniwo poroskitowe tworzone przez Saule Technologies, jedynej firmie na świecie, która opanowała druk ogniwa. Polska na światowej wystawie Expo w Dubaju prezentuje się pod hasłem Kreatywność inspirowana naturą. Pokazujemy w naszym pawilonie różne rozwiązania technologiczne i produktowe, które pokazują, że można w sposób zrównoważony czerpać z natury, wymyślając jednocześnie bardzo nowoczesne wynalazki. Jedną z ciekawostek, którą tutaj oddajemy do dyspozycji naszych gości, jest instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana w obszarze sceny zewnętrznej, która umożliwia naszym gościom ładowanie swoich urządzeń mobilnych podczas słuchania na przykład koncertów chopinowskich. Za mną kolejne wdrożenie ogniw poroskitowych. Na Expo 2020 w Dubaju Saule Technologies prezentuje swoje ogniwa, które są zintegrowaną z elewacją budynku pawilonu polskiego. Każdy zwiedzający będzie mógł przyjść naładować sobie telefon, a także zobaczyć, jakimi cechami charakteryzują się ogniwa poroskitowe Saule Technologies. Pragniemy zmienić świat na lepszy i czystszy, aby zatrzymać niekorzystne zmiany. Dlatego podpisaliśmy Kartę Zielonej Transformacji. To dokument, który mobilizuje nas do działania, abyśmy zmienili nasze środowisko. Wraz z nami i sygnatariuszami jest coraz więcej firm, przedsiębiorstw, które chcą wdrażać nowe technologie, aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. Nie będziemy o tym wyłącznie mówić. Działamy!